pełni realizował projekt dominacji niemiecko-rosyjskiej nad Polską. Zaproszenie Rosji do NATO. Był to dobry dzień dla stosunków polsko-rosyjskich. Jest kłamcą smoleńskim. Odegrało rolę takiego pacyfikatora Majdanu. Działanie w ramach zdrady dyplomatycznej. Dlaczego on to zrobił? Dlaczego i dla kogo? Министр обороны иностранных дел Польши Радек Сикорский так и написал: «Спасибо США». Głównym przedmiotem zainteresowania Radka Sikorskiego jest Radek Sikorski. My jesteśmy po obiedzie, może pokażcie nam okręt po prostu. Мы вообще после обеда, может быть, нам просто судно покажете? No? Siódmy września świat już wie, że gazociągi Nord Stream zostały zniszczone. Świat wie i zastanawia się nad tym, kto to zrobił. Wiele wskazuje na to, że to Rosja, aby steroryzować Europę brakiem gazu. Wnet głos w dyskusji zabiera były szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski. Co sobie pomyślałeś, jak zobaczyłeś ten ostatni wpis Radosława Sikorskiego? Oczywiście zastanawiałem się, dlaczego on to zrobił. Dlaczego i dla kogo. Po raz kolejny swoją działalnością na forum międzynarodowym zaszkodził Polsce. Mówiąc wprost, Sikorski zasugerował, że to Amerykanie, polski sojusznik, zniszczyli gazociągi. Jest to konsekwencja jego wieloletniego spojrzenia na Amerykanów, na Niemców i na Rosję. Mamy wojnę i nagle bardzo ważna postać polskiego świata polityki robi taki prezent Putinowi. To jest coś niebywałego. Godzina opublikowania tego tweeta wskazuje, że raczej był pisany na trzeźwo. No, ale jego treść każe w to wątpić. Trzeba sobie zawsze zadać pytanie, w przypadku takich kryzysów, słynne łacińskie pytanie cui bono, kto na tym skorzystał? W sposób oczywisty skorzystała Rosja i Putin. Mam wrażenie, że ten wpis jest taką naturalną konsekwencją drogi, którą od wielu lat Radosław Sikorski zmierza, bo bez wątpienia od wielu lat jest jednym, ja to mówię z pełną odpowiedzialnością, jest jednym z najbardziej prorosyjskich polityków w Polsce i to nie tylko jeżeli chodzi o deklaracje, ale to przede wszystkim chodzi o czyny. Zaprosiliśmy premiera Władimira Putina właśnie dlatego, że widzimy celowość udziału poważnej rosyjskiej reprezentacji. Pośrednio skorzystały na tym również takie kraje jak Niemcy czy na przykład Francja, które od pewnego czasu, czy dłuższego czasu w zasadzie, współpracują z Putinem. Kto na tym stracił? Oczywiście straciła Polska. Na reakcję nie trzeba było długo czekać. Amerykański Departament Stanu nie zostawił na Sikorskim suchej nitki. Idea, że Stany Zjednoczone są w jakikolwiek sposób zamieszane w ten prawdopodobny sabotaż gazociągów Nord Stream, jest niedorzeczna. To nic więcej niż funkcja rosyjskiej dezinformacji i tak powinna być traktowana. Ned Price powiedział wyraźnie, jest to działanie dezinformacji rosyjskiej. Bardziej dosadnego stwierdzenia ze strony przyjaznego sojusznika już nie można by się spodziewać. To jest bardzo niebezpieczne. Rosjanie są mistrzami w manipulowaniu informacjami. Ich kampanie dezinformacyjne są codziennością zarówno w USA, jak i w Europie. Politycy popełniają największe strategiczne błędy, gdy zaczynają wierzyć we własną propagandę. Szefami polskiej dyplomacji byli nawet dawni współpracownicy komunistycznej bezpieki, a mimo wszystko nigdy Departament Stanu nie wypowiedział się w taki sposób o żadnym z szefów polskiej dyplomacji. Co gorsza, w ciągu zaledwie kilkunastu minut swoją propagandową machinę
uruchomili Rosjanie. Strona rosyjska wykorzystała wpis Radosława Sikorskiego we własnej propagandzie i to kilkakrotnie, zarówno w internecie, jak i podczas przemówień w Narodach Zjednoczonych. Możesz usunąć tweeta, ale nie możesz tego wymazać z naszej pamięci. Radosław Sikorski podziękował Stanom Zjednoczonym za wysadzenie gazociągu. Dziękuję Radkowi Sikorskiemu za wyjaśnienie, kto stoi za tym terrorystycznym atakowaniem infrastruktury cywilnej. Tym wpisem daje propagandowe naboje Władimirowi Putinowi. Сразу после инцидента бывший министр обороны и иностранных дел Польши Радек Сикорский разместил в Твиттере фото места аварии на трубопроводе и прямым текстом поблагодарил США за эту диверсию. Так и написал: «Спасибо, США». Rosjanie czekają na takie rzeczy. Oni mają fantastycznie zorganizowaną propagandę. Każdy, kto wie cokolwiek o współczesnej Rosji, wie, że oni posługują się propagandą, zwłaszcza w internecie, w sposób perfekcyjny, być może najlepszy na świecie. Wydają na to nie miliony, ale miliardy. To było podkreślane, że polski minister, niektórzy nawet nie dodawali już, że były polski minister, tylko w świat poszło, że polski minister. W Ameryce natychmiast zadrżeli, rozumiejąc, co tutaj się dzieje. Sikorski jest za krótki w myśleniu. On myśli tak bardzo powierzchownie. Myślę, że jest to głęboko rozczarowujące, że ktoś o tak wysokiej, byłej pozycji daje się nabrać na rosyjską propagandę i próbuje zrobić z siebie osobę ważniejszą niż jest poprzez tego rodzaju publiczne oświadczenie. Ten kryzys dyplomatyczny, jaki spowodował Radosław Sikorski, to w zasadzie mały kroczek od, śmiem twierdzić, zdrady dyplomatycznej. Ten wpis Radosława Sikorskiego wywołał oburzenie, mógł zaszkodzić Polsce. Ale to też nie jest tak, że był jakimś wielkim zaskoczeniem, szczególnie dla tych, którzy dobrze znają historię Radosława Sikorskiego. Ale od początku. Ten początek, który kształtował Radosława Sikorskiego, to koniec lat 80. Były korespondent wojenny w Afganistanie, pan Radek Sikorski. Dobry wieczór. To nie była moja jedyna wyprawa do Afganistanu. Byłem przedtem i byłem jeszcze później. W Afganistanie i Angolii pracował jako reporter wojenny. Był nawet laureatem WordPress Photo. Niedługo później zajął się polityką. Iluzjoniści z SLD zafundowali nam w tym roku i do wyborów, w zeszłym roku i do wyborów, po prostu taki mini gierkowski bumik. Znamy się od połowy między lat 90., więc dość długo, kiedy był politykiem, nie był politykiem, były okresy lepsze i gorsze. Miałem okazję poznać Radosława Sikorskiego, pracując w Ministerstwie Obrony w 1992 roku, w pionie, który, na czele którego on stał jako wówczas wiceminister. W latach 90. był to człowiek bardzo zasadniczy, powiedziałbym nawet patriotyczny, mocno związany z konserwatywnym ruchem. Znałem go wcześniej z przekazów medialnych i muszę przyznać, że wówczas był osobą powszechnie postrzeganą bardzo pozytywnie jako człowiek, który swoimi reportażami z Afganistanu przybliżał nam wojnę mujahedinów z Sowietami, narażając przecież życie przy tej okazji. Zatem budował swoją legendę bardzo skutecznie. Proszę zwrócić uwagę na to, że Radosław Sikorski przez bardzo wiele lat budował swój wizerunek jako
no, bardzo radykalnego polityka antykomunistycznego. I tak przez wiele osób i myślę, że też przez wielu wyborców był postrzegany. I poszła taka informacja, to jest ten, co z Kałacha strzelał do komunistów w Afganistanie. Strzelałeś do jakiegoś komunisty z Kałasznikowa w Afganistanie? Strzelałem. Serdecznie witam wiceministra obrony narodowej, pana Radosława Sikorskiego. Pamięta pan, jak się poznaliście z Radosławem Sikorskim? Tak, pamiętam. To było jeszcze w czasach PRL-u, kiedy poznałem pana Radosława Sikorskiego i zapewniam, że wtedy w końcu lat 80. XX wieku i na początku lat 90. był zupełnie innym człowiekiem. Jak wiemy, po paru latach później zmienił swoje poglądy polityczne o 180 stopni. Ale o tym za chwilę. Radosław Sikorski sprawnie radził sobie w polityce. Jeszcze w latach 90. trafił do rządu Jana Olszewskiego jako wiceminister obrony. Był też podsekretarzem stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych w rządzie Jerzego Buzka, a już w XXI wieku w rządzie Prawa i Sprawiedliwości ministrem obrony narodowej. Wtedy był przeciwnikiem gazociągu Nord Stream, czyli biznesowo-politycznego układu Moskwy z Berlinem. Przypomina mi się sytuacja, w której Radosław Sikorski jeszcze jako szef MON-u powiedział słynne słowa, że jest to pakt Ribbentrop-Mołotow. Został za to zrugany, tyle że to jeszcze było w rządzie Prawa i Sprawiedliwości. Polska jest szczególnie wrażliwa na punkcie korytarzy i porozumień ponad naszymi głowami. To była tradycja Locarno, to jest tradycja paktu Ribbentrop-Mołotow. Nie chcemy powtórki. Lata 2007-2008 to zdaniem niemal wszystkich naszych rozmówców punkt zwrotny w zachowaniu Radosława Sikorskiego. To wtedy zmieniał partyjne barwy, ale nie tylko. To wtedy doszło do istotnej przemiany. Do dziś nurtuje pytanie, dlaczego? Radek Marek gotowi? Proszę, jeszcze nie. Gotowy. Motywacją Radosława Sikorskiego była chęć zrobienia kariery międzynarodowej w strukturach unijnych. Te są zdominowane przez Niemcy i Francję. Niemcy i Francja chcą porozumienia z Rosją, w związku z czym trzeba się w tę linię wpisywać. I to w zasadzie jest element wystarczający do objaśnienia meandrów polityki prowadzonej przez Radosława Sikorskiego. Proszę zwrócić uwagę, że wtedy Radosław Sikorski z jednej strony cały czas przedstawiał się w różnych wypowiedziach jako zdecydowany przeciwnik wojskowych służb informacyjnych i zdecydowany zwolennik ich likwidacji, ale wiemy też z relacji tych, którzy rzeczywiście pracowali nad raportem do spraw WSI i tych, którzy się zajmowali likwidacją tych służb, że jego działanie było zupełnie inne. Jako minister obrony narodowej zamierzam przypilnować, aby nowe służby wywiadu i kontrwywiadu wojskowego, które powstaną w miejsce WSI, działały znacznie bardziej profesjonalnie. Kryptonim, o który nawet nie zamierzam się obrażać, kryptonim Szpak. Stwarza to wrażenie, jakby po prostu szukano pretekstu do założenia tych podsłuchów. A potem miano nadzieję, zdaje się, że może z podsłuchu coś się wyłowi. Jak się okazało, to właśnie wojskowe służby informacyjne inwigilowały Radosława Sikorskiego na początku lat 90. Inwigilowały, jak twierdzi, bez żadnego skutku. Ale i tak, cała ta sprawa rodziła i rodzi wiele pytań. Jedno deklarował, drugie robił. Czyli deklarował się jako zwolennik likwidacji WSI, ale w tych praktycznych działaniach był tym, który opóźniał pracę i tak naprawdę dążył do nie likwidacji, a pewnej modernizacji. Nawet niektórzy mówili, że chciał tak naprawdę tylko stworzyć pewien spektakl likwidacji WSI. Jednych funkcjonariuszy WSI zastąpić drugimi, może nieco zmienić szyld, ale tak naprawdę zostawić istotę tych służb bez naruszenia.
Polska ma i będzie miała wywiad i kontrwywiad wojskowy o zawężonych kompetencjach. Komu to było na rękę? Myślę, że odpowiedź na to pytanie jest bardzo prosta. Było to na rękę tym, którzy mieli wielkie związki z wojskowymi służbami informacyjnymi, którzy no w pewnym sensie byli tymi, którzy nigdy od czasów komunistycznych nie stracili z nimi relacji i to były po prostu służby rosyjskie. Pana poproszę na temat nowej ustawy, która dzisiaj wchodzi w życie, OBSI. Możemy prosić o kilka słów komentarza. Po co nowe służby wojskowe? Radosław Sikorski stracił stanowisko. Kocham ten resort. Kocham Wojsko Polskie. Został zdymisjonowany za dziwne zachowanie, jego kontakty z generałami, między innymi z generałem Tukaczewskim, inne sprawy, które wywołały wątpliwości zarówno premiera Kaczyńskiego, jak i prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Obraził się wtedy na Prawo i Sprawiedliwość, przeszedł do Platformy. Doszedł do wniosku, że szybciej karierę zrobi w obozie przeciwnym, no to dosyć szybko się przemodelował. Podzielam filozofię tej partii. Podzielam filozofię otwarcia na świat. A żeby być wiarygodnym, musiał być neofitą, czyli musiał zająć skrajne stanowisko wobec Prawa i Sprawiedliwości. Jeszcze jedna bitwa, jeszcze dorżniemy watahy. Dorżniemy watahy. Zwalnij się w zatłuszczony łeb. Paweł Kukiz jest albo kompletnym durniem, który nie rozumie, co się dzieje, albo sprzedają szmatą. Pani redaktor raczy kłamać jak bura suka. To występowanie publiczne jest trudniejsze niż się wydaje, nie? Nagle rosyjsko-niemiecki gazociąg nie był już Sikorskiemu taki straszny. Wręcz przeciwnie. Cieszę się, że strona niemiecka uwzględniła przynajmniej te nasze postulaty, aby rurociąg nie zagrażał ani teraz, ani w przyszłości. Praktycznie tuż po tym, jak premierem Polski został Donald Tusk, a szefem dyplomacji Radosław Sikorski, na naszym pierwszym spotkaniu umówiliśmy się, że będziemy ożywiać wszystkie mechanizmy współpracy dwustronnej. Sprzeciw rządu PiS wobec Nord Stream był. Błędem było niedołączenie się do projektu, gdy jasnym się stało, że nie potrafimy go zatrzymać. Radosław Sikorski powiedział swego czasu, że tak naprawdę ta walka z Nord Streamem była bez sensu, bo trzeba się było do tego przyłączyć, być w tym projekcie, a później może jakieś miejsce w Radzie Nadzorczej nawet by się znalazło. Jakby z dzisiejszej perspektywy widać, jakie to było szalone rozwiązanie. No, szalone z punktu widzenia interesu Polski, bo ono było kompletnym zaprzeczeniem interesu Polski. Mogliśmy uzyskać miejsce w zarządzie i przebieg rurociągu po naszym terytorium, ale urzędnika, który o tym napomknął, brutalnie usunięto. Było to spotkanie w rzeczowej, przyjaznej atmosferze i że stanowi ono otwarcie nowego rozdziału w stosunkach polsko-rosyjskich. Mnie się wydaje, że u podstaw tej proniemieckiej postawy, która jest cechą polityków Platformy Obywatelskiej, leży lekceważenie interesów polskiego państwa i niezdolność do tego, żeby prowadzić samodzielną politykę zagraniczną, bo to jest dużo trudniejsze niż ślepe, bierne naśladowanie polityki niemieckiej.
To przemówienie potwierdza proeuropejski kurs Polski. Myślę, że jest także wzmocnieniem dla Europy i że polski minister spraw zagranicznych oczekuje aktywnej roli Niemiec. To trzeba przypominać na bieżąco, ten słynny hołd, jaki Radosław Sikorski złożył w Berlinie, kiedy właśnie taką angielszczyzną rzekomo wyższych sfer cieszył się własnym, wsłuchiwał się w swój własny głos i składał hołd Niemcom, wierząc, że, czy mówiąc, że bardziej się boi ich bezczynności niż aktywności. I will probably be the first Polish foreign minister in history to say so, but here it is anyway. I fear German power less than I'm beginning to fear German inactivity. Coraz więcej chcą mówić politycy, którzy z nim współpracowali w przeszłości. I mimo, że jeszcze do szczegółów nie dochodzimy, no to jednak opinia jest jednoznaczna, że to jest mały człowiek. To jest mały człowiek. Stół zastawiony, w kominku napalone. Jako zakąsek mamy kawior, troszeczkę, który był, ktoś przyjaciół mi dał w prezencie i miałam w lodówce, dostrywałam tą żubecz. Potem mamy zupę grzybowa, to jest chyba tradycyjny polski danie. A potem mamy cilincinę. Sadzący się na jakąś taką polską arystokrację, człowiek z dworu, przyjmujący gości, salony, ambasadorowie, ministrowie, ta Ameryka w tle gdzieś, która niby za nim stoi, a tak naprawdę to przecież guzik, prawda? A to jest człowiek, który jest w stanie jako ten arystokrata pokusić się o parę złotych z kilometrówek. O co chodzi z kilometrówkami? On jeździł prywatnym samochodem, potem składał do Kancelarii Sejmu wnioski o refundację, o zapłatę za benzynę. I kiedy zaczęliśmy to liczyć w tygodniku sieci, i nie tylko my, okazało się, że to jest niemożliwe, żeby tyle kilometrów wyjeździł w miejsca, które podawał. Mamy w Polsce domniemanie winy jeszcze póki co. Domniemanie niewinności. Jego tłumaczenia wtedy, jego linia obrony była tak żenująca, że tego się nie dało wytrzymać. On przedstawiał jakieś takie na kartkach A4, jakieś dyplomy z jakichś gminnych, wiejskich uroczystości, że niby jeździł do swojego okręgu, tam był nagradzany. W czwartej RP nawet pociągi terminowo nie kursują. My to zmienimy, prawda, panie profesorze? Jako polityk był bardzo wylewny, właśnie żartobliwy, ironiczny, ale też pewny siebie. I czasami ta pewność siebie już dochodziła do granic, a czasami je przekraczała i już dochodziła do poziomu bufonady. Reprezentuję województwo kujawsko-pomorskie w Parlamencie Europejskim i wykładam na Harvardzie. Ja znałem Lady Margaret Thatcher. Pan nie jest politykiem jej wymiaru. Jest człowiekiem niezwykle brutalnym i wulgarnym, o tym mówiłem, bardzo radykalnie ostro traktującym swoich podwładnych, wulgarne żarty, opowieści o ludziach, panach i paniach, więc mam taki obraz człowieka zafałszowanego, który na zewnątrz próbuje pokazać, no co mówią media, grać takiego lorda, a w rzeczywistości to jest jak pruski czy sowiecki sołdat. A ty lubisz gorzką czekoladkę? Czemu tak gorzką? Zjawiskowa ta twoja stewardesa. Tak, nie wiem, dobrze. Taka moja Dorota. Szaleje, kurczę, wiesz, ja... Ale one tak wytrzymają. Nie,
Jak mówią angielscy zrozumieni, nie zrzuciłbym z końca członka. Słyszałem z ust jednej z uczestniczek konferencji na tematy międzynarodowe, kiedy w kuluarach rozmawialiśmy na temat polityki polskiej, padło nazwisko Radka Sikorskiego i owa Brytyjka powiedziała: "The main area of interest of Radek Sikorski is Radek Sikorski." Innymi słowy, że głównym przedmiotem zainteresowania Radka Sikorskiego jest Radek Sikorski. Wtedy przyznam, że ze zdziwieniem wysłuchałem tej opinii, ale ona wkrótce się zaczęła szybko potwierdzać. Wielkie ego Radosława Sikorskiego. To ono, zdaniem tych, którzy go znają, ale również zdaniem obserwatorów życia politycznego, gubiło go wielokrotnie, także w sytuacjach mniej oficjalnych, które później wychodziły na jaw. Zdecydowanie zgadzam się. To bardzo sympatyczne. Wczoraj też byliśmy w Berlinie. Myślę, że to grzane wino to szczególnie dobry wynalazek. Radosław Sikorski próbuje budować swój wizerunek w sposób bardzo powierzchowny. W zarządzaniu wizerunkiem istnieje takie popularne, zresztą amerykańskie powiedzenie lipstick on a pig, czyli szminka na śwince. Co to oznacza? Oznacza, że nieważne ile szminki nałożymy na tę świnkę, nie zmienimy jej w żadną hollywoodzką piękność. Zamiast ją dowartościować, trzeba. To ją i dał jakoś biuro. No i napisała. No i się namieściła. No bardzo. I tam mi się wspomniało kłopoty tego kurwa. A trzeba było się poświęcić. Dalszy Znamy Radosława Sikorskiego z bardzo niestandardowych zachowań, z języka mało dyplomatycznego, no i z takich zachowań, których polityk powinien się wstydzić. Paweł Kukiz jest albo kompletnym durniem, który nie rozumie, co się dzieje, albo sprzedają szmatą. Pani redaktor raczy kłamać jak bura suka. Radosław Sikorski bardzo dużo wysiłku wkłada w takie rzeczy powierzchowne, a to chwalenie się. Pamiętam wiele lat temu, że ma 30 chyba par butów oksfordzkich, ręcznie szytych. A to chwalenie się tym swoim angielskim akcentem, rzekomo akcentem arystokratycznym z wyższych sfer. And I fear that the Iraq war may have been. You may not fail to lead. To tak sobie wyobraża obcokrajowiec, że tak mówią brytyjscy arystokraci. Tak nie mówią. A to różne dziwne miny, które mają tworzyć wrażenie takiego człowieka mocnego, a wychodzą z tego różne grymasy. Co pan tak we mnie mierzy? Jeszcze gorsze w nim jest to, jak on się zachowuje, kiedy próbuje się do kogoś łasić, jak sobie próbuje zaskarbić czyjeś względy. I sobie przypominam to jego wychodzenie na balkon w Pałacu na Wodzie z Sergiejem Ławrowem, palenie papieroska, takie fraternizowanie się, takie obściskiwanie, takie kumplowanie. On pewnie by to wymazał teraz ze wszystkich taśm, z internetu i przede wszystkim z naszej pamięci, no ale tego się wymazać nie da. Ja widziałem dokumenty, które były gdzieś między polską a rosyjską stroną sygnowane, oficjalnie, z nagłówkami podpisane. Czasami się czyni dopiski na takich dokumentach. I Sikorski tam pisał wprost, drogi Siergieju, jakiś tam dopis. Czyli to próbował przeskoczyć na taką przyjacielską stopę z Siergiejem Ławrowem. Mam nadzieję, że się tego dzisiaj wstydzi. Tak często się spotykamy i że uzgadniamy różne pożyteczne dla naszych narodów sprawy, pokazuje dojrzałość relacji polsko-rosyjskich mimo turbulencji. To na tym balkonie Pałacu na Wodzie w Łazienkach doszło do spotkania, które do dziś jest symbolem polityki, jaką wobec Rosji prowadził rząd Donalda Tuska.
polityki, której głównym wykonawcą był, rzecz jasna, no, nie kto inny, jak szef polskiej dyplomacji, Radosław Sikorski. A to i tak tylko jedna z wielu sytuacji. Minister Ławrow jest znany ze swojego polemicznego stylu. Bo jak inaczej nazwać zaproszenie Siergieja Ławrowa przez Radosława Sikorskiego na naradę polskich ambasadorów? Należy to czytać tak, jak to opisywały wówczas rosyjskie media, że jest to sytuacja, która wcześniej nie była do pomyślenia. Kamiersant. Relacje między Rosją i Polską są obecnie na wzlocie, mówił o tym sam Siergiej Ławrow po rozmowach z Radosławem Sikorskim. Rosyjska gazeta. Naród polski zaczął odczuwać zmęczenie politykami, którzy przekonywali swój elektorat, że Rosja nie jest lepsza od Związku Radzieckiego. Do niedawna trudno było nawet wyobrazić sobie coś takiego. Kontrast jest uderzający. Jego następcy, czyli minister Witold Waszczykowski, był gościem narady ambasadorów niemieckich i węgierskich, a minister obecny, profesor Zbigniew Rau, był mówcą honorowym, głównym gościem zagranicznym narady ambasadorów ukraińskich kilka miesięcy temu. Natomiast za Sikorskiego sytuacja była odwrócona. To minister spraw zagranicznych Rosji był wykładowcą pouczającym ambasadorów polskich o rzeczywistości międzynarodowej. Cieszę się, że nasi ambasadorowie mieli sposobność do wysłuchania u źródła stanowiska Rosji w kluczowych sprawach światowych. Ławrow na spotkaniu ambasadorów, przykład ekscesów polityki rządu. Nie wiem, o co chodzi panu prezesowi Kaczyńskiemu. Minister spraw zagranicznych Rosji to ważna osoba. Było to w czasie, w którym należało postawić się Rosji i było to w czasie, w którym należało też Zachód ostrzegać przed Rosją, co zresztą niektórzy politycy wówczas robili. Przestrzegali przed Rosją wielokrotnie. Rok 2008, Tbilisi, podczas rosyjskiej inwazji na Gruzję. Dziś Gruzja, jutro Ukraina, pojutrze państwa bałtyckie, a później może i czas na mój kraj, na Polskę. Rocznica wybuchu II wojny światowej. Przed Rosją prezydent Lech Kaczyński ostrzegał w obecności Angeli Merkel, Władimira Putina i Donalda Tuska. Imperializmowi nie wolno ustępować. Nie wolno ustępować imperializmowi, ani nawet skłonnościom neoimperialnym. W końcu Jarosław Kaczyński i jego list. Neoimperialna polityka zagraniczna Moskwy nie budzi kontrreakcji ze strony największych politycznych rozgrywających w Europie i Ameryce. Zacieśnienie bilateralnej współpracy największych państw europejskich z Rosją, podyktowane względami ekonomicznymi, niesie ze sobą poważne konsekwencje polityczne i zmniejsza znaczenie Unii Europejskiej. A te uzasadnione, jak widać dziś, ostrzeżenia Radosław Sikorski zareagował tak. Jeśli chodzi o kolejne wystąpienia prezesa Jarosława Kaczyńskiego, to wybaczą państwo, ale ja zadaję sobie zawsze pytanie, czy tym razem pan prezes jest na proszkach, czy nie. Gdyby stworzyć taką listę 7 grzechów głównych Radosława Sikorskiego, to co by było na jej szczycie? To by była polityka polskiego rządu wobec Rosji. Rosja rozwija się i otwiera na świat, choć według innego kodu kulturowego niż nas. Chcemy dialogu z Rosją. Taką, jaką ona jest. Taką, jaką ona jest. Było to zaproszenie Rosji do NATO. To znaczy szef dyplomacji na swoim stanowisku powinien ważyć słowa. Ja osobiście nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby Rosja dzisiaj zdefiniowała się jako potencjalny kandydat do Sojuszu Północnoatlantyckiego. NATO nie zwraca się przeciwko nikomu, na pewno nie przeciwko Rosji. NATO skierowane jest przeciwko wrogim siłom, akcjom terrorystycznym. Rosja jest tu partnerem. Robi to minister, który był w Gruzji wtedy. Jak on sam później powiedział, jego ludzie pilnował Lecha Kaczyńskiego, żeby za bardzo nie był
antyrosyjski na miejscu, ale on tam był, on widział tę sytuację, widział, co się dzieje i wbrew temu tą deklarację złożył. Rzeczywiście, gdy delegacja głów państw europejskich z Lechem Kaczyńskim na czele poleciała do Tbilisi, by stanąć po stronie Gruzinów i zatrzymać rosyjską inwazję, poleciał tam również Radosław Sikorski z konkretną misją. Obecność ministra Sikorskiego będzie jedną z gwarancji, że ta misja będzie przebiegała bez żadnych politycznych niespodzianek. Stał się politykiem antyamerykańskim. Niektórzy nasi politycy kochają Stany Zjednoczone, mimo że nic o nich nie wiedzą. Skupiujemy się z Niemcami i z Rosją i będziemy uważali, że wszystko jest super, bo zrobiliśmy laskę Amerykanów. Czyli frajer, kompletny frajer. Dowodów na taką politykę nie trzeba szukać wyjątkowo długo. Wystarczy prześledzić słowa, decyzje i wizyty. Te przede wszystkim związane z Berlinem i Moskwą, ale nie tylko. Bardzo się cieszę, że niemiecki i rosyjski kolega odwiedzili mnie dziś w Warszawie. Dziękuję bardzo. Po prostu naśladował politykę niemiecką i poglądy prorosyjskie czy kontakty z Rosją bardzo intensywne, jakie wtedy budował, wynikały właśnie z tego, że cała ekipa Donalda Tuska postanowiła iść śladem polityki niemieckiej. Chcemy, aby Rosja była ważnym, więcej, aby stała się ważniejszym niż do tej pory partnerem Polski, zarówno w kontekście gospodarczym, ale także politycznym i bezpieczeństwa. Realizował ją tak, jak kurs przyjął premier Donald Tusk, ale są na przykład dokumenty mówiące o kierunku polityki zagranicznej, gdzie to Radosław Sikorski osobiście podpisuje, że popiera pewien kierunek, na przykład wycofania wsparcia dla Ukrainy, jeśli chodzi o dołączenie do Unii Europejskiej i do NATO, przed jeszcze zatwierdzeniem przez premiera Donalda Tuska. Chodzi o te dokumenty parafowane przez Radosława Sikorskiego, z których jak na dłoni wynika, że nikt na poważnie nie brał pod uwagę miejsca dla Ukrainy w NATO czy Unii Europejskiej. Nasza refleksja powinna zatem uwzględniać fakt, że w ciągu najbliższych 5-10 lat nasze domaganie się szybkiego członkostwa w Unii Europejskiej i NATO dla Ukrainy, skwapliwie i poniekąd bezrefleksyjnie artykułowane przez PiS, nie pociągać będzie żadnych skutków sprawczych i ukazywać będzie jałowość naszych żądań. Zresztą w przyszłości jeszcze nie raz rozwiewane były ewentualne wątpliwości Ukraińców. Nie sądzę, by minister Sikorski uważał za możliwe rozmieszczenie znacznych sił NATO w Polsce. Zapewne zdaje sobie sprawę, że byłoby to niezgodne z porozumieniem pomiędzy NATO a Rosją. Mogę sobie wyobrazić formę bardziej intensywnej współpracy z Ukrainą w ramach Rady NATO-Ukraina, ale drogi do członkostwa w NATO nie widzę. Niemcy mieli panować, dawać pieniądze, technologie. Rosjanie mieli dostarczać tanie minerały, gaz, ropę, inne. Przez to Niemcy uważali, że będą cywilizować Rosję, będą ją wciągać do współpracy, europeizować. Jesteśmy przeświadczeni, że polsko-rosyjskie partnerstwo i współpraca to istotny wkład do budowy wielkiej Europy. Celem polityki Niemiec, tak jak zresztą i Francji od czasów de Gaulle'a, jest ograniczenie wpływów amerykańskich w Europie. Te dwa kraje nie chcą tego robić same, natomiast chętnie używają Rosji do tego, by wpływy rosyjskie, by wpływy amerykańskie ograniczać. Aby być blisko Niemców, Tusk i Sikorski musieli wejść w tą politykę, musieli udowodnić Niemcom, że są wiarygodnymi Europejczykami, musieli pokazać, że mają jeszcze lepsze relacje z Rosją. Przekażę mojemu szefowi, że uważam, że stosunki polsko-rosyjskie są na dobrej drodze. Jedną z takich spraw z pewnością była tarcza antyrakietowa, kiedy już na samym początku, to było pierwsze półrocze rządów, Radosław Sikorski
obiecał Rosjanom, że będą mogli monitorować pracę, monitorować to, jak będzie ta tarcza rozmieszczona, co w oczywistym stopniu było dla Amerykanów niedopuszczalne. Chcemy, aby Rosja miała taki komfort, że tam się nic nie dzieje poza tym, co jest deklarowane. Czytając depesze Wikileaks, można zobaczyć, że to było działanie świadome. Ze strony rządu było eskalowanie żądań wobec Amerykanów, co de facto doprowadziło do zablokowania i później w święto amerykańskie ogłoszenia, że wycofujemy się z tarczy, a ze strony prezydenta starania, żeby nawet oddać ten sukces, nazwijmy to, rządowi, ażeby ta tarcza rzeczywiście w Polsce została wybudowana. Tarcza antyrakietowa to był strategiczny projekt z punktu widzenia bezpieczeństwa Polski. Apeluję do rządu, żeby przyjął te rozwiązania, które w tej chwili już są dobre, a do tego, które zostały przyjęte w olbrzymim stopniu jeszcze wcześniej, nawet za rządów premiera Jarosława Kaczyńskiego. W depeszy z 2008 roku ambasador Wiktor Asz pisze, że prezydent Kaczyński nie chce, żeby tarcza antyrakietowa stała się przedmiotem rozgrywki w Polsce i jest gotów oddać sukces Tuskowi i Sikorskiemu za zawarcie porozumienia, byle tylko było zawarte. Jak wiemy, to była bardzo krótkowzroczna polityka. Stany Zjednoczone zerwały z polityką resetu po tym, jak Rosja dokonała agresji na Ukrainę i anektowała Krym. Wtedy prezydent Obama zerwał z polityką resetu. No niestety ani Niemcy, ani ówczesny polski MSZ nie przyjęli tego do wiadomości i dalej usiłowali budować przyjaźń z Rosją. No, co jak wiemy, skutkowało tym, że de facto Republika Federalna Niemiec straciła swoją suwerenność. Nie jest w stanie samodzielnie podejmować decyzji politycznych, bo zależy od surowców energetycznych z Rosji. Gdy Ukraińcy ginęli na Majdanie, mordowani przez bandytów Janukowycza wspieranego przez Moskwę, Radosław Sikorski w niewybredny sposób, powiedzmy, namawiał Ukraińców do podpisania porozumienia niekorzystnego dla nich. Takiego, jakiego chciał Kreml. To porozumienie zakładało tak naprawdę zrzeczenie się suwerenności. I to było porozumienie przygotowane przez Janukowycza i Władimira Putina. Było to porozumienie niekorzystne dla Ukraińców i też dla Europy. Był gorącym zwolennikiem tego rozwiązania. A to rozwiązanie bez wątpienia było na korzyść Federacji Rosyjskiej, było też na korzyść Niemiec, a zakończyło się kolejną agresją Rosji na Ukrainę, tą, z którą dziś się Ukraina mierzy i na którą dziś po prostu obserwujemy.
To było w kluczowym momencie protestów, bo to już wtedy losy Janukowycza były policzone, one były już jasne. Janukowycz przegrał. I w tym momencie, jako takie ostatnie koło ratunkowe, nagle pojawił się Radosław Sikorski. Ostatecznie Ukraińcy nie dali się wmanewrować w takie niekorzystne dla nich rozwiązanie, ale to był jasny sygnał dla Rosji, że Europa nie kiwnie palcem, żeby realnie pomóc Ukrainie. Gdyby Rosja powróciła na drogę respektowania prawa międzynarodowego, to znowu byśmy pragmatyczni, bo na tym polega polityka zagraniczna, bo polityka zagraniczna to nie tylko polityka historycznego resentymentu. To znowu byśmy pragmatyczni. Na tym polega polityka. To znowu byśmy pragmatyczni. Na tym polega polityka. Polityka. Tak, Radosław Sikorski mówił już po tym, jak Putin mordował Czeczenów. Najechał na Gruzję. Zajął Krym. I zaatakował Donbas. Rosja nie jest naszym wrogiem. Putin to nie Stalin. Prezydent Putin, jeśli morduje, to detalicznie, a nie hurtowo. Więc kilka lat później Putin znów zaatakował. Znów cały świat zobaczył rosyjskie ludobójstwo, gwałty, tortury. Dziś z perspektywy czasu i z perspektywy kolejnego najazdu rosyjskich bandytów, tym razem na Ukrainę, wiadomo już na pewno, że Europa w swej polityce się myliła. Mylił się również Donald Tusk i Radosław Sikorski. W końcu chcieli być w głównym nurcie europejskiej polityki. I byli. Polityki, która przez robienie interesów z mordercą pozwalała na kolejne rosyjskie zbrodnie. We wspólnym europejskim interesie jest to, aby negocjacje pomiędzy Unią a Rosją się rozpoczęły. Wydaje mi się, że Zachód wreszcie przyjął do wiadomości, że Putin uznał nas za swojego wroga. Zaprosiliśmy premiera Władimira Putina właśnie dlatego, że widzimy celowość udziału poważnej rosyjskiej reprezentacji. Ja mam trochę pretensji do naszych przywódców, że przed wojną nie powiedzieli Putinowi tym twardym językiem, który on rozumie, jakie będą konsekwencje najazdu na Ukrainę. Ukraińcy to nie jedyni sąsiedzi Polski, którzy mogą mieć żal do Radosława Sikorskiego. Podobnie Litwini. Siulam taki interes. Ja chcę wychować Litwinów, żeby zrozumieli, że sra** na Polskę nie jest za darmo. Kryzys polsko-litewski, czy też może kryzys w relacjach polsko-litewskich, zaczął się na początku 2008 roku, kiedy Radosław Sikorski razem z Donaldem Tuskiem wycofali się z weta, którym Polska groziła przed podpisaniem porozumień Unia Europejska-Rosja. Myślę, że to był początek dla Władimira Putina i świadomość tego, że może w tym momencie zacząć właśnie swoje imperialne plany realizować. Sygnałem dla Putina było też zachowanie polskich władz na czele z Tuskiem i Sikorskim po katastrofie smoleńskiej. Jest kłamcą Smoleńsk. To jest chyba najmocniejsza okładka w tygodniku sieci, jaką mieliśmy.
On wówczas twierdził, i taki był front obrony, że nie miał pojęcia o tym, jak doszło do organizacji wizyty Lecha Kaczyńskiego w Katyniu, lot do Smoleńska 10 kwietnia 2010 roku. Ja prowadziłem politykę zagraniczną, a nie organizację wizyt. Proszę Wysokiego Sądu, mam wrażenie, że już odpowiedziałem na to pytanie. Nie pamiętam dat, trudno mi powiedzieć. Wydaje mi się, że to, bo się tym nie zajmowałem. My natomiast przytoczyliśmy dokumenty, z których ewidentnie wynika, że na każdym etapie tej organizacji i porozumienia między kancelariami, Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Radosław Sikorski był informowany o tych postępach w organizacji tej imprezy, co więcej on parafował wiele tych dokumentów, więc na pewno je widział. Ta okładka z tupolewem przysłaniającym jego oczy, rzucająca cień na te oczy, które powinny wyrażać wstyd, to jest świetne ujęcie tego, jak go można w tej sprawie nazwać. Kłamca smoleński po prostu. Później oczywiście jeszcze po Smoleńsku to również była kwestia tłumaczenia Rosji, bronienia jej, mówienia, że my nie możemy się postawić, my nie możemy żądać zwrotu naszych dowodów, nie możemy żądać prowadzenia śledztwa samodzielnie. I ten kurs prowadzony już wcześniej, przed 2010 rokiem, spowodował takie, a nie inne decyzje w 2010. Władze rosyjskie po zamachu były autentycznie wstrząśnięte. Prawdziwe źródło niepokoju w Polsce to jest, czy to zrobili Rosjanie. To są te najgroźniejsze spekulacje. Mam nadzieję, że nie wyjawiam za dużo. Kilkaset tysięcy stron dokumentów. Ta współpraca jest bezprecedensowa. Robimy więcej niż przewidują umowy międzynarodowe. No, zachowywał się tak, jakby reprezentował państwo rosyjskie, a nie państwo polskie. Dziś podobnie oceniana jest jego postawa dotycząca choćby reparacji wojennych, które Niemcy powinny zapłacić Polsce. Jeśli może jakiś polski polityk ułatwić takie starania, to powinien to robić, a nie działać wręcz przeciwnie, dostarczać argumentów stronie niemieckiej, żeby tych reparacji Polsce nie wypłaciła. Myślę, że nie porzucił nadziei nadziei co do tego, że jeszcze kimś w strukturach Unii Europejskiej będzie. Nie da się tego zrobić bez poparcia Niemiec. Nie da się zdobyć poparcia Niemiec, domagając się od nich reparacji. Wyjaśnienie proste, logiczne, choć przyznają państwo, wyjątkowo przygnębiające. Jeszcze krótka diagnoza w pigułce. Jak wyglądałaby dziś Europa, gdyby o polityce zagranicznej Rzeczypospolitej wciąż decydowali Donald Tusk i Radosław Sikorski? Tu idzie przede wszystkim o dość bezkrytyczne podejście do polityki Niemiec, która w tej chwili dąży do tego, żeby Europę przekształcić w superpaństwo. A chciałbym, żeby wszyscy dobrze rozumieli, co by te superpaństwo oznaczało, gdyby pomysły kanclerza Scholza były wprowadzone rok temu. To by oznaczało, że Polska nie może udzielać pomocy Ukrainie, że Ukraina wobec tego nie może wygrać wojny z Rosją, że Ukraina po paru tygodniach walk po prostu została zajęta przez wojska rosyjskie. My mielibyśmy na granicy z Ukrainą armię rosyjską. A Stany Zjednoczone nie byłyby w stanie udzielić pomocy Ukrainie. Bo Unia Europejska nie pozwoliłaby na to, by powstała amerykańska baza pod Rzeszowem i Ameryka nie miałaby sposobu, by udzielać pomocy Ukraińcom bez tej bazy. Jest coś, o co nie zapytałem, a chciałby pan dodać o Radosławie Sikorskim? To ja pozostawię sobie to na następną okazję, jeśli on nie daj Boże wróci
do jakichś łask i na jakieś stanowiska, to może wtedy będziemy próbowali ujawnić jeszcze inne sekrety. Jak pan szuka pomysłu na rysunek, na przykład dotyczący Radosława Sikorskiego, to jak to wygląda? Szuka pan pomysłu jak? No to usiłuję znaleźć coś, co charakteryzuje Radosława Sikorskiego i wydaje mi się, że tym, co charakteryzuje Radosława Sikorskiego, jest jego gargantuiczne ego, które nie mieści się w dworze w Chobielinie. A wtedy, kiedy już taki symbol mam, oczywiście można poszukać jakichś dodatkowych kontekstów, można poszukać symboli, które to jego ego wyrażają. Klucz do Radosława Sikorskiego leży w jego ego. Radosław Sikorski chciałby więcej, chciałby być lepiej postrzegany, chciałby być postrzegany jako większy. Te jego próby, o ile wcześniej, no powiedzmy, miały pewien pozór powagi, tak teraz mam wrażenie, że mają bardziej więcej wspólnego z groteską, aczkolwiek niestety ich konsekwencje są całkiem poważne. A skąd ten pająk i pajęczyn? A, zapomniałem o pająku. No tak, bo klucz do Radosława Sikorskiego leży w jego ego. Ale dawno nikt nie chce z tego klucza korzystać. No najwyraźniej wszyscy twierdzą, że wszyscy uważają, że no jest to klucz do dosyć niebezpiecznego człowieka. Niebezpiecznego w sensie nie powagi, tylko raczej właśnie takiej nieobliczalności.